Cześć wszystkim, witajcie. Dziś będzie mały test. A to dlatego, że aurę na polu mam, jak widzicie, full zimową. Jeździć normalnie się nie da na motocyklu po górach, ani w Rumunii, ani nigdzie indziej. Więc zrobimy sobie mały test. Zakupiliśmy sobie takie fajne kolce do opony i nowe opony. Opona X Gripa 120 na 90, 18 oczywiście, Dirt Digger, i to jest super soft, więc ona jest nawet tam opisana przez X Gripa jako opona śniegowa. Byliśmy tam już raz na jakimś drobnym wyjeździe, miał ją właśnie kolega założoną i bardzo fajnie się sprawowała, ale wiadomo, jak jest podłoże zamarznięte, to nie daje sobie rady. I wymyśliliśmy sobie, że dokręcimy do niej parę kolcy. Choć jak zauważyłem, nie jest to łatwe. Prawdopodobnie nie wkręca się chyba kolcy do supersofta, bo trzeba bardzo mocno tą kostkę trzymać, żeby się nie przekręciła wręcz. I jest to ciężkie. Chyba trzeba jednak oponę taką chociażby softa. Tylko że znowu soft sam w sobie nie ciągnie za bardzo na śniegu. Nie? Ten kolce też w śniegu sobie nie poradzą. One dopiero twardego podłoża się muszą trzymać. Więc zobaczymy, jak to będzie. Powkręcamy do niej chociaż parę tych kolcy. Znaczy się, tak jak widzicie, 2, 2, 2 i już dookoła to nam wychodzi 80 kolcy, więc myślę, że to wystarczy, bo fajnie byłoby pewnie całe rzędy zasiać tym, ale to już mamy 160 kolcy i a nie wiadomo, czy nie będą wylatywać po prostu z tej właśnie kostki, nie? Czy to się nie będzie wyrywało. Tu ona jest bardzo miękka, ona jest super miękka z Franca, no ale wiadomo, na polu będzie minus, pewnie minus 10 się szykuje, co najmniej. To one się powinny przytwardzić i może one wytrzymają. Tak, nie chcę dlatego siać nie wiadomo ich, jak dużo, bo może być, że będą wypadać i trzeba będzie opony zmienić. To jeszcze zobaczymy. No tu też mnie martwi miejsce tutaj przy tym właśnie chlapaczu, bo idzie praktycznie na żyletkę i prawdopodobnie będę musiał założyć mniejszą zabatkę, czyli 50 na tył, żeby się koło cofnęło do tyłu, żeby łańcuch został luźny. Łańcuch został luźny, a żeby nie rozwaliło nam tego chlapaczyka. Także to zobaczymy. Spróbuję to przy was jednego wkręcić czy dwa. Nie wiem, czy się uda, że to będzie widać, czy nie. Jakoś kamerę tu zawiesimy na chustgwarnię brata. Żebyście mieli właśnie porównanie, znaczy żebyście mieli widok na to, jak to wygląda. Na przykład tutaj ta kosteczka zewnętrzna jest najgorsza, ta jest grubsza i trochę lepiej. Nie wiem, czy to będzie widać teraz w tym miejscu, czy mam kamerę. Patrz, jak on przeciąga. No ale coś trzeba trzymać na siłę i powolutku wkręcać. A naprawdę wam powiem, że ciężko jest utrzymać to w palcach. Patrz, jak on mnie. Tak mi chyba trochę na bok wzięło ją, tego kolca. Może nie. Tak się właśnie wydaje, że cholernie trzeba siły użyć, żeby to utrzymać. A jednak super soft to chyba nie jest wymarzony do kolcy. Ale zobaczymy, no przetestujemy na sobie, będziemy wiedzieć. Będziemy wiedzieć, jak to się robi. Czy to miało sens, czy nie. Chyba trzeba do pewnego momentu dokręcić, żeby nie za dużo, bo on jest dosyć bogaty w ten gwint. Tego dosyć sporo jest, jest pokazane właśnie, że praktycznie całą kostkę spadnie na ziemię. A chcemy na tu bliżej jeździć, nie na musie, żeby tam na wylot to nie wyszło. Na przykład ta kostka już jest lepsza, troszkę grubsza, lepiej się wkręca. Dużo lepiej i pewniej. Sprawdzamy. Gra pasuje idealnie. No tak to będziemy chcieli zrobić, powkręcać. I coś nagramy, coś wrzucimy, zobaczymy, jak to będzie zdawało egzamin. Także dalsza część niebawem.